Cieszysz się, gdy ktoś robi coś dobrego dla ciebie? W ten sposób chcę ci pokazać, że jesteś dla tej osoby cenny. Również Bóg darzy cię miłością bardziej niż czynią to ludzie. Bóg dał najcenniejsze, co miał dla ciebie, a był to Jego Syn, Pan Jezus Chrystus. Uwierz w Niego i przyjmij do swojego życia. Dobrze postąpisz, jeśli tak uczynisz. Zastanów się też, jak sprawić radość twojej rodzinie i przyjaciołom. A czynić dobrze nie ustawajmy. Biblia, list do Galacjan 6:9. Czy boisz się czasami ciemności? Bóg mówi o sobie, że jest światłem. Czy to już nas nie uspokaja? Bóg może usunąć twój strach. Bóg może usunąć twój strach. Zacznij czytać Biblię, byś mógł się o tym przekonać. Poznając coraz lepiej Boga, jeśli to możliwe, możesz skorzystać również z pomocy rodziców. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Pierwszy list Jana, 1:5. Mój bowiem jest wszelki zwierz leśny, tysiące zwierząt na górach. Znam wszelkie ptactwo gór i moje jest to, co rusza się na polach. Psalm 50:10-11. Spójrz kiedyś na zwierzęta wokół siebie. Czy nie są doskonale stworzone? Zauważ, że zachowują się zgodnie ze swym charakterem i jest im z tym dobrze. Bóg zna je wszystkie doskonale i tak samo ciebie bardzo dokładnie, a Jego miłość kieruje się do ciebie. Wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Księga Nehemiasza, 8:10. Czegoś takiego może doświadczyć tylko ktoś, kto osobiście poznał Pana Jezusa jako osobistego Zbawiciela. Z Nim będziesz zawsze szczęśliwy i doświadczysz, że będzie dodawał ci sił każdego dnia. Bez Niego nie masz nic. Z Nim możesz przejść przez wszystko. Miłość bliskiemu złego nie wyrządza. Rzymian 13:10. Miłość cieszy się tym, czym cieszy się mój bliski i nie niszczy jego radości. Jeśli kochasz jakąś osobę, to nie będziesz wobec niej złośliwy, ani też jej nie będziesz zazdrościł. Twoim dążeniem będzie zawsze dobro tej osoby. Bóg jest wielki, jest ponad wszystkim. I co możesz sobie wyobrazić? Zostałeś przez Boga stworzony. On interesuje się tobą, ponieważ cię kocha. Dlatego posłał nawet swego Syna, Pana Jezusa,
na ziemię, aby ciebie zbawić. Czytając Biblię, możesz go coraz bardziej poznawać. Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, 27 werset. Kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Księga Objawienia 22:17. Wyobraź sobie, że jest ktoś, komu bardzo chce się pić. Na pewno znasz coś takiego z własnego życia, szczególnie latem, gdy jest gorąco. Woda gasi wtedy twoje pragnienie, ale kto może zaspokoić pragnienia twojego serca? To pragnienie może zaspokoić tylko Pan Jezus. Przyjdź do Niego ze swoimi grzechami, a będziesz na wieczność szczęśliwy. Czasami przeżywa się niepokojące sytuacje. I co teraz będzie? Nie widać żadnej zmiany na lepsze. Pamiętaj o tym, że Pan Jezus zna zawsze wyjście z sytuacji. Módl się szczerze do Niego i proś o pomoc. On zawsze cię usłyszy i nigdy nie zostawi. Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana. Wyjścia 14:13. Twój jest dzień i twoja jest noc. Tyś ustanowił światło i słońce. Psalm 74, werset 16. Jak spędzasz swój wolny czas? Czym się wtedy zajmujesz? Pomyśl proszę o tym, byś nie zużywał go tylko dla siebie. Zechciej wtedy może pomóc w domu albo komuś sprawić radość. W ten sposób możesz podobać się Bogu, który dał ci ten wolny czas. Wszechmocny Panie, oto Ty uczyniłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą. Nie ma nic niemożliwego dla Ciebie. Księga Jeremiasza 32:17. Czy otaczająca nas natura nie jest cudowna? Bóg chciałby, byśmy zobaczyli w naturę Jego, w naturze Jego wszechmoc, że o wszystkim pomyślał. Jakże niemądre jest myśleć, że wszystko samo powstało. Bóg stworzył wiewiórkę oraz ciebie i mnie. Możesz Jemu w pełni zaufać, że On jest taki sam i dziś. Kocha Ciebie i chciałby, byś był szczęśliwy. Uczyniłeś już kiedyś coś złego, o czym nikt nie miał się dowiedzieć? Na pewno. Wiesz o tym, że nie jest się wtedy szczęśliwym. Nasze sumienie wciąż na nowo się odzywa. Pan Jezus również to widział, bo przed Nim nic nie może się ukryć. Dlatego wszystko, co uczyniłeś, od razu Jemu wyznaj. Wtedy wszystko znów będzie dobrze i będziesz szczęśliwy.
Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw. Ewangelia Łukasza 8:17. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz. I jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Każdy z nas uczynił już wiele grzechów. Kłamstwa, złe myśli, kłótnie, zazdrość, złość. Każdy z tych grzechów Bóg jest gotów Ci przebaczyć, jeśli Jemu wyznasz swoje grzechy i uwierzysz Panu Jezusowi Chrystusowi. I uwierzysz, że Pan Jezus Chrystus za Twoje winy zapłacił na krzyżu. Lecz Wasze winy są tym, co Was odłączyło od Waszego Boga. Biblia, Księga Izajasza 59:2. Oddalony od Boga. Bóg jest dobry. Nie ma w Nim żadnego zła, ani najmniejszego grzechu. My jednak zupełnie na odwrót. Nieraz wypowiadamy brzydkie słowa, jesteśmy zazdrośni, nieposłuszni i niemili dla innych. Bóg wszystko to nazywa winą lub grzechem. Grzech odłączył nas od Boga. Tacy, jakimi jesteśmy, zupełnie nie pasujemy do Niego. Grzech jest tak, jak to widzisz na przykładzie, głęboką przepaścią między nami a Bogiem. Przez tą przepaść grzechu nie jesteśmy w stanie sami przejść ani jej przeskoczyć. Co teraz więc? Czy nie ma nikogo, kto potrafiłby pokonać tę przepaść? Nie ma żadnego mostu między nami a Bogiem? Na szczęście jest. Bóg tak bardzo kocha ludzi, że sam zbudował ten most. Z miłości posłał swojego Syna, jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, aby On stał się mostem. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Biblia, Ewangelia, Jana 3:16. Jezus Chrystus mówi, ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Jezus Chrystus został ukarany za każde zło, które kiedykolwiek uczyniłeś. Przez to stał się drogą do Boga. Ty jednak sam musisz przejść tą drogę, jeśli chcesz pokonać tę przepaść. Ale jak? Uwierz, że Pan Jezus zmarł na krzyżu za Twoje grzechy. Wyznaj Jemu swoje grzechy i powiedz, że jest Ci z tego powodu bardzo przykro. Potem poproś Pana Jezusa, żeby Ci przebaczył. Wtedy On Cię zbawi i w ten sposób stanie się dla Ciebie mostem do Boga. On czeka na Ciebie i będzie się niezmiernie cieszył, jeśli do Niego przyjdziesz. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od każdej nieprawości. Pierwszy list Jana 1:9. Jeśli tylko to uczyniłeś i przeszedłeś przez most na drugą stronę, Bóg natychmiast Cię przyjmie. Od tej pory możesz z Nim rozmawiać, ponieważ jesteś uratowany i już jest wszystko dobrze między Tobą a Bogiem.